słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem? To tytuł naszej dzisiejszej audycji, a jednocześnie jedno z najważniejszych pytań, na które powinniśmy dać odpowiedź. Chrześcijanie to są ludzie wierzący w Boga, no i żyjący według mojego słów. No trudno mi powiedzieć, no kim są. Chrześcijanie, no człowiek, który wierzy, nie jest wierzący, no. Chrześcijanie są to katolicy i obejmują oni wiele wyznań. I jest to chyba jedna z najpopularniejszych grup religijnych obecnie na świecie, najbardziej rozpowszechniona w Europie. No po pierwsze ochrzczony, po drugie no taki, co czuje się chrześcijaninem. No i wypadałoby, żeby postępował jak chrześcijanin. No chrześcijanin przede wszystkim ten, kto uważa Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Chrześcijanie? No my wszyscy Polacy jesteśmy chrześcijanami przecież. No, wydaje mi się, że powinni być dobrzy. Niektórzy są dobrzy, mają sprawiedliwi, zasady. Mają zasady swoje, także dobra sprawa. Pewna katechetka zapytała: Dzieci, jak myślicie, dlaczego moi sąsiedzi nazywają mnie chrześcijanką? Nikt nie odpowiedział. Nieco zirytowana powtórzyła: No słucham, odpowiedzcie, dlaczego sąsiedzi uważają, że jestem chrześcijanką? Znowu cisza. Wreszcie jakiś przestraszony malec podniósł rękę i wykrztusił: Proszę pani, bo może pani nie znają. Mój dziadek urodził się w Szkocji koło Edynburga. Był szkockim prezbiterianinem, ale bezsprzecznie przedkładał szkocką nad prezbiterianizm. W dniu jego śmierci, siedząc przy nim w brytyjskim szpitalu w Buenos Aires, próbowałem doprowadzić go do wiary w Chrystusa. Niestety nie chciał. Umarł bez poznania Jezusa Chrystusa. Możesz być katechetą lub członkiem dobrego kościoła. Jednak musisz odpowiedzieć na pytanie, czy jestem prawdziwym chrześcijaninem. Ludzie mają dziwne opinie na temat tego, na jakiej podstawie można zostać chrześcijaninem. Wiara w Boga nie czyni cię chrześcijaninem. Tysiące ludzi, którzy wierzą w Boga, a nie są chrześcijanami. Kiedyś w internacie jedna dziewczyna zapytała swoją koleżankę: Słuchaj, wierzysz w Boga? No jasne. A kim on jest dla ciebie? Nie wiem. 80% Anglików powiada, że wierzy w istnienie Boga, lecz większość z nich nie ma pojęcia, kim on jest. Pułkownik James Irwin, znany ze swojej wyprawy na Księżyc na statku Apollo 15,
Powiedział, że w którymś z arabskich krajów pewien muzułmański przywódca w ten sposób zwrócił się do niego. Pan tak wiele mówi o Bogu. Dlaczego nie jest pan muzułmaninem? Czy rozumiecie mnie? Jeśli można być muzułmaninem i wierzyć w Boga, to znaczy, że nie dzięki samej wierze w Boga stajemy się chrześcijanami. Mój dobry przyjaciel wierzy w skuteczność ćwiczeń fizycznych, ale nigdy ich nie stosuje. Jest beznadziejnie otyły, ma 20 kilo nadwagi. Znam rzesze chłopców, którzy wierzą w konieczność używania mydła, a mimo to nie są ani odrobinę bardziej czyści. Samo wierzenie niewiele znaczy. Nikt nie staje się chrześcijaninem tylko dlatego, że wierzy w istnienie Boga. Chodzenie do kościoła nie czyni cię chrześcijaninem. Mnóstwo ludzi chodzi do kościoła z wielu różnych powodów. Jednakże to wcale nie czyni ich chrześcijanami. Złodzieje także chodzą do kościoła. Niektórzy uczęszczają do kościoła z przyzwyczajenia, inni ze względu na rodzinę. To prawda, chrześcijanie chodzą do kościoła, ale nie to czyni ich chrześcijanami. Modlitwa nie czyni cię chrześcijaninem. Jest prawdą, że chrześcijanie się modlą. Wszakże to, iż się modlisz, nie musi oznaczać, że jesteś chrześcijaninem. Hindusi wznoszą modły nieustannie. Muzułmanie czynią to 5 razy w ciągu dnia. Były prezydent Egiptu, Sadat, wyjeżdżając za granicę, zabierał ze sobą dywanik, na którym bił pokłony 5 razy dziennie, modląc się do Allaha. To nie dzięki modłom zostaje się chrześcijaninem. Prowadzenie porządnego życia nie czyni cię chrześcijaninem. Czyste, moralne życie nie przemieni cię w chrześcijanina. Wielu ateistów prowadzi uczciwe, dobre życie. Zresztą, co jest wystarczająco dobre? To jest kwestią zasadniczą. Większość ludzi ma wypaczone pojęcie co do wzorca, którym należy mierzyć naszą dobroć. Porównując się z jakimś zbirem, poczujesz się kandydatem na świętego. Nawet w konfrontacji z krewnymi, a może i ze znajomymi, możesz wypaść nie najgorzej. Jednak Boży wzorzec jest zupełnie inny. On przyrównuje cię do swego Syna Jezusa. Był on w pełni doskonały. W porównaniu z taką doskonałością twoja dobroć wygląda dość mizernie. Pewna gospodyni z satysfakcją wywiesiła wypraną pościel, która aż lśniła bielą w styczniowym słońcu. Nagle spadł śnieg i prawda wyszła na jaw. Na tle śnieżnej biel jej pościeli niestety wyglądała szaro. Pamiętaj, na świecie zawsze żyło 1000 dobrych ludzi. Zatem gdyby dobroć wystarczała, Bóg nie musiałby posyłać Jezusa. A jednak Jezus musiał przyjść na ziemię, aby umrzeć na krzyżu i wyjednać dla nas przebaczenie. Ponieważ bycie dobrym nikogo nie czyni chrześcijaninem. Czytanie Biblii nie czyni cię chrześcijaninem. Oczywiście chrześcijanie kochają Biblię. Niektórzy czytają ją codziennie. Ale to, że ją czytasz, nie musi oznaczać, że jesteś chrześcijaninem. Karol Marx w wieku 15 lat napisał wspaniały komentarz do fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, chociaż sam nie został chrześcijaninem. Ale co nie przeszkadzało, że wielcy teolodzy zgadzali się z wyrażonymi tam poglądami. Czytaj Biblię jak najczęściej. Jednak pamiętaj, że nie to czyni cię chrześcijaninem. Mówienie innym o Jezusie nie czyni cię chrześcijaninem. Ludzie mówią o Jezusie Chrystusie. Wielu nawet dobrze się o nim wyraża. Najczęściej są to nauczyciele, duchowni, przywódcy kościelni. Jednak jednocześnie mogą nie wierzyć, że to, co Biblia mówi o Jezusie, jest prawdą. Przedstawiają Jezusa, który odpowiada ich sposobowi myślenia. Nie zaś takiego, jaki wyłania się z kart Biblii. Tego, który żył naprawdę. Nie można urodzić się chrześcijaninem. Spotkałem ludzi, którzy mówili: urodziłam się w kraju chrześcijańskim, więc jestem chrześcijanką. Kimże innym mogłabym być? Faktem jest, że ktoś taki mógłby zostać kimkolwiek, niekoniecznie chrześcijaninem. Ktoś mógł urodzić się w stajni, ale wcale nie oznacza to, że stał się koniem.
Podobnie urodzenie się na lotnisku nie zamienia nikogo w samolot. Pewnie masz ochotę zapytać, jeśli wiara w Boga, chodzenie do kościoła, modlitwa, moralne życie, czytanie Biblii, mówienie o Chrystusie nie czyni z człowieka chrześcijanina, to na jakiej podstawie kto się nim staje? Kto zatem jest chrześcijaninem? O tym będziemy mówić w naszej kolejnej audycji, a przede wszystkim będziemy chcieli zobaczyć, jak Pismo Święte odpowiada na to ważne pytanie. Dzisiaj natomiast żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.